Witam serdecznie. Dzisiejszym obiektem, który chcę zwiedzić, jest sanatorium Dom Zdrojowy. Zobaczymy, czy mi się uda wejść do środka. Stoimy na placu przed budynkiem. Obiekt wygląda na mocno zniszczony, jednak również na to, że jest w trakcie remontu. Tutaj pod zadaszeniem jakieś belki. Sporo ilości desek. Cegły na palecie. Na drzwiach jest tabliczka obiekt chroniony, więc nie wiem, czy uda mi się wejść do środka. Natomiast no chciałbym. Wjazd do tego budynku mieści się ścianą budynku, a ścianą wybudowaną tuż przy skale. Ciekawe, dlaczego to sanatorium upadło. Jeżeli wiesz, napisz. Każdy pokój miał swój balkon, także wyglądało to dość ekskluzywnie. Łącznik prowadzący do niższej części budynku. Ciekawe, co się tam znajdowało. Jeżeli pójdzie, to na pewno to sprawdzę. Tutaj drzwi nie ma, także tu wejdziemy, zobaczymy, co się dzieje. Wygląda jak jakiś magazyn. Magazyn albo kotłownia. Drzwi do hotelu zabite są deskami, a zgodnie z zasadą urbexu nie można niszczyć, więc nie będę wchodził do środka. Tam raczej nic ciekawego nie znajdziemy. Ale zajrzymy sobie tutaj do środka. Pomieszczenie wyłożone płytkami, albo łazienki, albo
kuchnia. Stoimy w małym pomieszczeniu z lat 90. wyłożonych płytkami z lat 90. Teraz to też wygląda jak jakiś magazyn. Uszcząca się farba na ścianach. Kolejne pomieszczenie z tablicą żelazną. Zaraz postaramy się odczytać, co na niej jest napisane. Instrukcja obsługi i BHP obieraczka do ziemniaków. Zwoje kabli. Dość duże pomieszczenie z filarem. Za mniejsze, w którym ktoś kopał jakiś dół. Co tu leży na tym oknie? Jakaś czaszka. Może to być czaszka kota, ale nie jestem pewien. Jeżeli wiesz, napisz. Przejdziemy sobie jeszcze na tył tego budynku. Tu widzimy bardzo ciekawy filar zbudowany z kamieni. Przejdziemy sobie teraz chodniczkiem na przód budynku. Bardzo ciekawe usytuowanie chodników, ponieważ znajdują się one przy ścianie skalnej. Wygląda na to, jakby prowadziły do każdego piętra budynku. Tak, zgadza się. Tutaj na górnym piętrze widać kładkę łączącą ją z chodnikiem. Zarówno drugie, jak i pierwsze piętro. Ciekawe rozwiązanie. Z każdego piętra można było wyjść na chodnik, nie wychodząc wejściem głównym. Tutaj zajrzymy sobie do środka przez okno. Wszystkie tynki poskuwane, zostały tylko sterty cegieł. Nawet nie ma ścianek działowych. Rzut oka na plac przed budynkiem. Fontanna. Z tyłu coś a la mała muszla koncertowa. No, tutaj figurka Pana Jezusa Frasobliwego.
Zapraszam do obejrzenia kilku zdjęć. Dziękuję za obejrzenie filmu i do zobaczenia wkrótce w kolejnych miejscach zagubionych w czasie.